Witam wszystkich serdecznie. Tym razem czyścimy soczewkę od napędu pesetowego. Jest to tyle trudniejsze, że przede wszystkim musimy wyjąć napęd, rozebrać go i dopiero dostaniemy się do soczewki. A więc zaczynamy. Kiedy mamy już wyjęty napęd, musimy przede wszystkim odblokować tackę i wysunąć. Możemy to zrobić za pomocą np. spinacza lub cienkiego drutu. Po wysunięciu tacki zdejmujemy maskownicę. Jeden z zaczepów jest ukryty, natomiast pozostałe trzy są widoczne. Następnie odkręcamy cztery śruby na spodzie. Zdejmujemy metalową osłonę. A następnie odblokowujemy oraz zdejmujemy metalową obudowę. Większość pecetowych napędów rozbiera się dokładnie w ten sposób. W innym miejscu mogą być natomiast zaczepy. Widzimy już naszą soczewkę. Do czyszczenia soczewki użyję zwykłego patyczka do uszu, nawilżonego izopropanolem. Można też użyć innego środka, np. płynu do szyb. Należy jednak zwrócić uwagę, że soczewka może być plastikowa, a to oznacza, że rozpuszczalniki mogą ją zmatowić. Dlatego używanie acetonu może być po prostu niebezpieczne dla soczewki. Zwróćmy teraz uwagę na rolkę napędzającą płytę. Jeżeli jest brudna, także możemy ją wyczyścić. Tu jednak najlepiej użyć suchego patyczka. Następnie możemy składać napęd w kolejności odwrotnej niż rozbieraliśmy. Zwróćmy uwagę na sposób montowania dolnej blachy. Ma ona zaczepy i należy ją wsunąć. Następnie przykręcamy cztery śrubki. Pozostało nam już tylko zamontować maskownicę i możemy zasunąć tackę. Jeśli film się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.